Cały czas nie milknie też w polskich mediach ta afera z tymi szpiegami, co te kamerki gdzieś tam pozakładali, proszę Państwa, i, i śledzili transporty. Tutaj w polityce. Wypowiada się pan Żaryn. Z oczywistych względów nie mogę mówić o szczegółach. Proszę państwa, a dlaczego nie mówić o szczegółach? Ja chcę wiedzieć, na czym polega ta szpiegowska działalność, bo może ja też niechcący takie rzeczy będę robił. Proszę państwa, takie rzeczy nie mogą być tajne dla nas. My musimy być uświadomieni. To jest, proszę państwa, urzędnik, on ma działać zgodnie z zasadą pogłębiania wiedzy prawnej obywatela. Takie rzeczy powinny być publiczne. A my mamy nie wiedzieć, mamy nie wiedzieć, a potem ktoś nas złapie i powie: że zaraz, zaraz, ja nie wiedziałem. Proszę Państwa, to jest jakiś skandal. To, to nie ma nic wspólnego z, z państwem prawa. Proszę Państwa, no to, no to ze stron białoruskich się dowiemy w takim układzie. Jak tu są jakieś tam tajności, tajne przez poufne, no to proszę Państwa, ze stron białoruskich. Jak wiemy, trzech Białorusinów w jakiejś dziewięciu, zdaje się, osobowej grupie no bo reszta to Ukraińcy byli, bo to Ukraińcy byli. Przy czym jeden z tych białorusinów, który prowadził tę dwójkę młodych dzieci jeszcze dość ciekawy, nawet na Białorusi go opisali, proszę państwa, lubił fotografować się w mundurach US Army, był militarystą i sami Białorusini mają podejrzenia co do niego. Myślę, że to jest jeszcze głębsza gra, ale na przykład dowiadujemy się, że to jest Nikołaj Moskalenko. Sąd Rejonowy Lublin Zachód do ambasady Republiki Białorusi wysłał pismo, wiemy z mediów białoruskich i jest, proszę Państwa, ten człowiek opisany. Proszę Państwa, gdzie się urodził Moskalenko, ten właśnie, który przejawiał przejawiał proamerykańskie jakieś tam trendy, który założył siatkę i wciągnął jakiś, jakąś dwójkę dzieci do, do jakiejś beznadziejnej czynności. Nie wiem, czy to nie było czasami e, panie Żaryn, a jakbyście tak zrobili e, takie dochodzenie, czy to nie było czasami na przykład sprowokowane przez jakieś służby, że specjalnie, żeby taki sukces odnieść, że się tam złapało rosyjskiego mm, agenta. Proszę Państwa, pan Moskalenko urodził się 1 listopada 1971 roku w Lwowie na Ukrainie. To jest ciekawe. Znaczy w Ukraińskiej Republice Radzieckiej. To mniej więcej tam, gdzie. A jeszcze o, jeszcze o tej Politechnice Świętokrzyskiej, kiedy indziej Państwu powiem. To jeszcze, jeszcze, będzie, jeszcze będzie ciekawie. Proszę Państwa, no Ukrainiec, Ukrainiec prowadził dwójkę dzieci białoruskich. Reszta, reszta Ukraińcy. I, I takie rzeczy mają być dla nas tajne. No więc y, chwila. Poczekajmy. nie nam to wszystko na czynniki pierwsze rozgrzebią. Będziemy musieli się i tak o wszystkim dowiedzieć, bo i tak sąd musi ambasadę informować. A Białoruś widzę, że nie ma tajemnic z działalności ich szpiegów. Widzę, że tam nie mają tajemnic. Bardzo, bardzo ciekawie się. Jesteśmy świadkiem niezłej komedii.